Niech słowa Ewangelii Świętej zbladzą nasze grzechy. Księże biskupie, przyglądam się waszej wspólnocie i chciałbym uczestniczyć w niej z pełną aktywnością, ale nie do końca rozumiem kilka spraw, bardzo ważnych dla mnie i pewnie dla rzeszy katolików. Chodzi o trzy sprawy. Sakrament pokuty, sprawa sakramentu małżeństwa, a ściślej jak traktuje się w katolickim kościele narodowym osoby rozwiedzione w kontekście dopuszczenia takich osób do prawa do Komunii Świętej. Oraz trzecia sprawa to modlitwa Ojcze Nasz. Dlaczego macie zmienioną jej formułę? Siostry i bracia, czas kolejnej katechezy. Rozpocząłem ją dzisiaj od przypomnienia przytoczonego przed tygodniem pytania, kwestii, która padła z ust jednego z kapłanów, który napisał do mnie właśnie taką informację, takie zapytanie, taką wiadomość. Na pierwsze pytanie odpowiedzieliśmy sobie przed tygodniem w sposób, jak ufam, wyczerpujący, bo poza podziękowaniami nie dotarły do mnie od was żadne dodatkowe pytania dotyczące form świętej spowiedzi, stąd ufam i wierzę, że katecheza była na tyle wyczerpująca i jasna, że wszystko jest jasne. A dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie dotyczące sakramentu małżeństwa. I czy to prawda, że każdy rozwiedziony, żyjący nawet bez ślubu, bez żadnych przeszkód kanonicznych, może liczyć na Komunię Świętą w naszej wspólnocie? Siostry i bracia, są w naszym życiu łatwiejsze i trudniejsze sprawy. Są smaczniejsze i mniej smaczne obiady. Zwykle czekamy na obiad niedzielny. My, panowie, czekamy na kotlet schabowy z ziemniaczkami, z kwarkami, kapustą kwaszoną, bo one są pyszne. Ale i są takie obiady, których unikamy. I tak jest podobnie z tematami kateches i z tematami w naszym życiu, dotyczącymi zasad naszej wiary. Są łatwiejsze tematy, bardziej strawne, smaczne, a i są takie, które są trudne, do których wysłuchania trzeba się troszkę przygotować. Takim tematem jest ten temat dzisiejszy. By jednak zrozumieć to, co chcę wam powiedzieć, pozwólcie na kilka ważnych przypomnień. Co jest istotą sakramentu małżeństwa? Bo chcąc zrozumieć to, do czego zdążamy później, nie da się tego ogarnąć i ująć, jeżeli nie uświadomimy sobie fundamentów tego, o czym rozmawiamy. Najkrócej, by nie robić z dzisiejszej katechezy takiego ciężkiego wykładu teologiczno-prawnego, należy stwierdzić, moi drodzy, że istotą sakramentu małżeństwa jest przysięga, jaką wobec Boga składają sobie mężczyzna i niewiasta, którzy stojąc przed sobą przyrzekają sobie miłość oraz chęć wspólnego życia w zdrowiu i w chorobie, na dobre i na złe, aż do końca życia. I w tym właśnie momencie tworzy się nierozerwalny, żadnym ludzkim prawem węzeł małżeński między mężczyzną i kobietą. Symbolem tego węzła są związane przez kapłana w tym momencie ręce tej przyszłej żony i przyszłego męża, tej młodej pary. I tutaj już odpowiadam na pytanie i wątpliwość, czy w Kościele są rozwody. Otóż, siostry i bracia, nie. Dla większości pewnie słuchających w moim wieku nie ma wątpliwości, ale dla was, młodzi przyjaciele, którzy mnie słuchacie każdego dnia, te wątpliwości mogą się pojawić. Nie ma w Kościele rozwodów, bo co Bóg złączył, żadne prawo ludzkie nie może tego rozdzielić. Żadne prawo ludzkie nie może rozdzielić węzła małżeńskiego, który powstaje w sposób trwały i duchowy
między Katarzyną i Andrzejem, kiedy wyznają sobie miłość wobec Boga. Szafarzami sakramentu małżeństwa, czyli tym, którzy udzielają tego sakramentu, szafarzem nie jest kapłan. To jest taki jedyny przypadek wśród wszystkich pozostałych sakramentów, że kapłan nie jest szafarzem sakramentu małżeństwa, tylko szafarzami sakramentu małżeństwa są właśnie ci nowożeńcy, narzeczeni. Czasami się zdarza, że kapłan, który ma odrobinę poczucia humoru, wychodząc do tych, którzy mają za chwilę zawrzeć związek małżeński, pełen kościół gości, i on wychodzi i mówi: moi drodzy, ja wam dzisiaj ślubu nie udzielę. I konsternacja. Co się stało? Ano nic się nie stało, bo to oni sobie udzielają ślubu. Oni są szafarzami sakramentu małżeństwa. I tylko wobec takiego związku, który tworzy się między mężczyzną a kobietą, związku małżeńskiego, który powstaje w wyniku tej przysięgi, którą sobie składają, pomiędzy mężczyzną i kobietą, między tylko takim związkiem możemy mówić o związku małżeńskim. Zatem następna wątpliwość. Czy możemy liczyć, będąc parą homoseksualną, na to, że w Kościele otrzymamy ślub? Przy tej okazji sama ta wątpliwość się wyjaśniła. Nie. Żaden inny związek, jak tylko związek kobiety i mężczyzny, nie może nigdy być związkiem małżeńskim. Związkiem małżeńskim, powtarzam jeszcze raz, zgodnie z prawem Bożym, jest tylko i wyłącznie związek między mężczyzną i kobietą. Żadne prawo ludzkie tego zmienić nie może. Sakramentalne małżeństwo rozpoczyna się z chwilą wypowiedzenia przed Panem Bogiem przysięgi małżeńskiej. Kapłan, jako taki urzędowy świadek w imieniu Boga, Kościoła, potwierdza ten sakramentalny węzeł i błogosławi go w imię Trójcy Przenajświętszej. I właściwie tutaj powinien się pojawić taki napis nad portretem ślubnym tej młodej pary: i żyli długo i szczęśliwie. Ale niestety, drogie siostry i bracia, coraz częściej w naszych czasach tak już nie jest, że w momencie zawarcia związku małżeńskiego ci nowożeńcy, wychodząc ze świątyni, z kaplicy, idą i trwają w miłości na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie przez całe swoje życie. Niestety, coraz częściej tak nie jest. I to jest wielki, ogromny krzyż i dramat milionów małżeństw na całym świecie. Bowiem instytucja małżeństwa przeżywa również swój ogromny kryzys. Pewnie temu tematowi poświęcę przy jakiejś bliższej okazji odrębną katechezę, bo no nie da się tego ogromnego problemu i dramatu zawrzeć w 5 zdaniach. Kryzys rozpadu małżeństwa bowiem ma wiele źródeł. I to wszystko prowadzi do dramatów, które w konsekwencji prowadzą do czegoś, co w ludzkim prawie rodzinnym, tym ludzkim prawie w świecie, nazwano rozwodem. Nie pasujemy do siebie, nie możemy się dogadać. Nieważne, że mamy dzieci, ale postanowiliśmy, że się rozejdziemy, że się po przyjacielsku rozejdziemy i spróbujemy i ty, i ja od nowa ułożyć swoje życie. Nieważne, że składaliśmy sobie przysięgę, mówiąc na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie. Nie pasujemy do siebie. I tak można w ogromnym skrócie i uproszczeniu zawrzeć maksymę, która jest ogromnie modna wśród młodego pokolenia w XXI wieku. Następną zmorą stało się życie na próbę w tak zwanych związkach partnerskich. To takie pomieszanie form, przypominające z jednej strony małżeństwo, bo są niby małżeństwem, ale nigdy nim się nie stali, bo
Nawet nie potrudzili się, by zawrzeć choćby ten związek cywilny. Nie, żyją na jako partnerzy, jako związek partnerski. Udają rodzinę, bo się pojawiają dzieci. Ale tak naprawdę, nawet w rozumieniu prawa ludzkiego, kodeksu rodzinnego, tą rodziną nie są, bo on jest obcą osobą w stosunku do niej, ona do niego. Jedyną rzeczą, którą właściwie inaczej, jedynym podmiotem, bo dzieci w życiu nigdy nie są rzeczą, jedynym podmiotem, który ich wiąże, są ich dzieci. Czyli nie są też rodziną, też udają tutaj rodziny. A właściwie to są tak też trochę sublokatorami, bo jak się wkurzą na siebie, pakują walizki od siebie, odchodzą, rozchodzą się i nic ich już de facto nie wiąże. Ogromna rzesza dzisiejszej młodzieży niestety rezygnuje z sakramentalnego małżeństwa. Wolą żyć w tak zwanych związkach partnerskich, bo to jest wygodniejsze, nie rodzi żadnych zobowiązań. A jak się przydarzy dziecko, no to trudno. To jeżeli się nie uda, to ja będę płacił alimenty, gdybyśmy się rozeszli. Albo jeszcze inny przykład. Mężczyzna, wydaje się dojrzały, zostawia sobie gdzieś pokoik w mieście, o czym nawet nie wie jego partnerka, tak na wszelki wypadek do dyspozycji, opłaca go. Po to tylko, że gdyby nie wyszło mu z tą jego partnerką, no to będzie miał gdzie się podjąć. Albo jak się wkurzy na nią i pogniewa, to pakuje walizkę i ucieka tam na 2-3 dni, żeby ją trochę nastraszyć. Taka, przepraszam, gówniarzeria w wydaniu osób dorosłych. Coraz trudniej znaleźć również rodziny, jako te większe nasze społeczności, wielopokoleniowe, w których nie spotyka się dzisiaj tak zwanych związków partnerskich. Zatrważająca jest statystyka. W naszej ojczyźnie tylko 17% rodzin. Tylko 17% rodzin. To rodziny, w których zadeklarowano, że u nas wszystkie zawierane do tej chwili związki mają charakter sakramentalny i taki rodzinny, ten właściwy. Tylko 17% rodzin jest więc czystych i niezakażonych wirusem kryzysu instytucji małżeństwa i rodziny. Wirusem życia na próbę, w związkach partnerskich. Widzimy więc, siostry i bracia, takim ogromnie gołym okiem szaleństwo, które jest podsycane modernizmem dzisiejszego świata. Świat i życie bez zobowiązań, bez kłopotów, bez niczego, bez odpowiedzialności. Ten wirus przenosi się również niestety na model małżeństw sakramentalnych. Końcówka XX wieku i tych pierwszych 20 lat obecnego wieku, siostry i bracia, to czas, w którym odnotowujemy niechlubne rekordy dotyczące rozbicia sakramentalnych związków małżeńskich. W tych okolicznościach coraz częściej słychać głosy, by coś z tym zrobić, by i w Kościele wprowadzić rozwody. Otóż, jeszcze raz to powtórzę, bo mówiłem o tym już na początku, nie było, nie ma i naprawdę nic nie wskazuje na to, by w tej materii w Kościele coś się zmieniło, w Kościele katolickim. Bo musiałaby się zmienić Ewangelia. Musiałoby się zmienić nauczanie Jezusa Chrystusa, który przecież mówi w Ewangelii jasno, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Dlatego nie miejcie pretensji do swojego księdza proboszcza, do swojego biskupa, do papieża, do nas wszystkich, że w Kościele nie ma rozwodów. Pyta mnie ktoś, to na jakiej podstawie moja sąsiadka, którą znam i wiem, że przed kilkoma laty wyszła za mąż w Kościele, wzięła ślub kościelny, w międzyczasie się rozwiodła, bo im się życie nie poukładało,
I teraz widzę, że ponownie zawarłam związek małżeński z nowym kościelnym. No właśnie, na jakiej podstawie? Pewnie na podstawie, że w jej przypadku, jak również w wielu innych przypadkach, stwierdzono, że ta wcześniejsza przysięga nie miała mocy sakramentu świętego, bo była wadliwie zawarta. Dotykamy tutaj prawa kanonicznego, które precyzuje, czym są przeszkody zrywające węzeł małżeński oraz ukazuje, w jakich sytuacjach nie ma mowy o małżeństwie, nawet jeżeli widzimy, a czasami nawet uczestniczymy w jakiejś uroczystości, w jakimś weselu, ślubie, jesteśmy świadkami takiej uroczystości. I mimo tego, że tam byliśmy, to można później stwierdzić na podstawie pewnych dowodów i faktów, poprzez przeprowadzenie procesu kanonicznego w Kościele, że ta Kasia i ten Jan mogli ponownie zawrzeć związek małżeński z innym mężczyzną czy inną kobietą, ponieważ wcześniejsze zawierane przez nich małżeństwo było nieważne. Czyli Kościół stwierdza brak węzła małżeńskiego, wadliwość przysięgi, która była składana przed ołtarzem. Tylko w takich okolicznościach mówimy o stwierdzeniu nieważności małżeństwa w Kościele. To nie ma nic wspólnego z rozwodami. Warto byłoby sobie to uświadomić, byśmy nie utożsamiali tego, co się dzieje w Kościele właśnie przy tej okazji, z rozwodami cywilnymi, które są znane z sądów cywilnych. Ale wróćmy do dramatu duchowego dziejącego się w sercach tych, którzy właśnie się rozeszli. Są rozwodnikami, jak się ich kolokwialnie nazywa. Czy oni mogą dalej uczestniczyć w życiu sakramentalnym Kościoła, czy też nie? Bo to jest istotą dzisiejszego naszego zapytania. To było do tej pory tylko wstępem, który jest niezbędny do tego, żebyśmy spróbowali sobie to zrozumieć. Otóż, siostry i bracia, praktyka Kościoła w tej sprawie była przez długie lata jednoznaczna. Mogą się modlić, mogą uczestniczyć we mszy świętej, mogą przystępować nawet do sakramentu spowiedzi świętej, ale bez otrzymania rozgrzeszenia, mimo że żałują za grzechy. A tym bardziej nie mogli być karmieni tym najcenniejszym z darów niebios, jakim była, jest i pozostanie na zawsze Komunia Święta. Czy coś się tutaj zmieniło? Ktoś pyta. Tak, zmieniło się. Zmieniło się spojrzenie na dramat ludzkich serc, spojrzenie ze strony Kościoła, prawa kościelnego. I to nowe spojrzenie, nowe światło na dramat tych osób rzuca nauczanie zawarte w adhortacji apostolskiej, bo tak się nazywa ten dokument papieża Franciszka, który jest zatytułowany Amoris Laetitia, którą papież opublikował po synodzie Kościoła poświęconym sprawom rodziny przed 2 laty. Siostry i bracia, papież zaleca, by na każdą sprawę takiego rodzinnego, małżeńskiego dramatu spoglądać oczyma miłosiernego Boga. By każda sprawa była rozstrzygana przez biskupa, który na prośbę kapłana, proboszcza danej miejscowości, dobrze znającego sprawę konkretnej pary, by na prośbę taki biskup udzielił zgody, by osoby takie mogły korzystać z darów najcenniejszych, jakim jest Komunia Święta, lub też, widząc, że okoliczności na to nie pozwalają, tej zgody nie udzieli. I to jest zmiana, której do tej pory w Kościele nie było. Czyli istnieje możliwość, nie chcę użyć pojęcia furtka, bo to się źle kojarzy, to nie jest droga na skróty.
istnieje możliwość, kiedy Kościół wskazuje takiej parze dodatkowe narzędzia miłosierdzia Bożego, ogromnego miłosierdzia Bożego, które pozwalają, aby taka para mogła przyjmować Komunię Świętą, mogła otrzymywać również rozgrzeszenie podczas spowiedzi świętej. Co to znaczy? Czy więc od dzisiaj, od wczoraj, od daty ogłoszenia tej adhortacji wszyscy rozwodnicy i ci, którzy żyją w związkach niesakramentalnych, mogą przystępować do Komunii Świętej, do spowiedzi? To jest takie bardzo podstawowe, fundamentalne pytanie, które rodzi się w sytuacji, kiedy słyszymy to, co przed chwilą powiedziałem. Siostry i bracia, to nie takie proste. Oczywiście w duchu posłuszeństwa, o którym mówiłem przed tygodniem, stosujemy zasadę, stosujemy ją również w naszej wspólnocie, że Kościół nie może być ani mniej, ani bardziej miłosierny od samego Pana Boga. Kościół, idąc za nauczaniem Jezusa Chrystusa, daje w ręce biskupów władzę indywidualnego rozeznawania każdej sprawy dotyczącej tego problemu. Oznacza to, że w dwóch na pozór takich samych sprawach biskup może w jednej dopuścić, by osoby te przyjmowały Komunię Świętą, uczestniczyły w sakramencie pokuty z łaską rozgrzeszenia, a w innej nie. Siostry i bracia, każda sprawa ludzka ma swoje jedyne i niepowtarzalne historie duchowe. Dlatego też papież i Kościół, chcąc pomóc tym, którzy stali się swoistymi ofiarami tego, co się stało w ich życiu, daje takie narzędzie, bowiem tutaj nie ma i chciałbym, żebyśmy sobie to jasno uświadomili. Zgoda na Komunię Świętą nie jest tożsama z tym, że Kościół jak gdyby uznaje, że ten związek, który oni zawarli, ten niesakramentalny, jest czymś w porządku. Nie, to są dwie różne rzeczy. Bo raz, jeszcze raz przypomnę, raz ważnie zawarty związek małżeński sakramentalny rodzi skutki na całe nasze życie. Nie da się zerwać tej przysięgi małżeńskiej żadnym ludzkim prawem. Natomiast zgoda na Komunię Świętą jest tylko podaniem lekarstwa tym i tylko i wyłącznie tym, którzy o to lekarstwo poproszą. Przykład. Mąż zdradził, odszedł, porzucił żonę. Albo i odwrotnie, bo przecież życie jest, jakim jest. Ona po jakimś czasie zakochuje się w innym mężczyźnie, który też deklaruje, że będzie pomagał wychowywać jej dzieci. Nie mogą już zawrzeć niestety sakramentalnego związku małżeńskiego, no bo jest przeszkoda, właśnie ta przeszkoda kanoniczna, czyli istniejący ważny związek małżeński z pierwszego małżeństwa. Są ludźmi bardzo religijnymi. I ona, i on. Decydują się zawrzeć związek cywilny, bo ona otrzymała rozwód cywilny. Ale uświadamiają sobie każdego dnia, jak bardzo brakuje im Pana Boga w ich życiu, w tej nowej rodzinie, którą tworzą. Modlą się, wychowują dzieci po Bożemu, ale nie mogą przystępować do Komunii Świętej. I właśnie co zrobił papież? Papież uczynił tyle tą adhortacją apostolską, że biskup po uzyskaniu opinii kapłana o takiej sprawie może wyrazić zgodę, by takie osoby, które proszą o tę łaskę, mogły skorzystać z wielkiej łaski i przywileju przyjmowania Komunii Świętej, mimo że ich nowy związek został zawarty tylko cywilnie, ale nie mogą otrzymać błogosławieństwa sakramentalnego, bo jak wcześniej powiedziałem, jedna z nich zawarła ważne małżeństwo sakramentalne. Przyjmujemy więc zasadę i ją stosujemy
że po poznaniu takiej pary, po duchowym rozeznaniu, proboszcz ma obowiązek wystąpić do biskupa i to u nas się czyni, by pomagać tym ludziom w ich drodze, by nie odsuwać ich od Pana Boga, by nie pozbawiać lekarstwa, jaką jest Święta Komunia Święta Komunia. Bowiem Komunia Święta, siostry i bracia, to nie jest tylko nagroda, ale nade wszystko Komunia Święta jest lekarstwem dla każdego z nas, dla duszy ludzkiej. Dlatego Kościół nie może być, to co już też powiedziałem, mniej czy bardziej miłosierny od Pana Jezusa, który ustanawiając Eucharystię, dał ją jako lekarstwo dla nas wszystkich. Słyszymy podczas każdej mszy świętej słowa: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Wszyscy. To jest moje ciało. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, bez nakładania tu jakichkolwiek wyjątków, że ty, Kowalski, nie dostaniesz Komunii Świętej, bo na nią nie zasłużyłeś. Miłosierdzie Boże, siostry i bracia, rozlewa się na wszystkich bez wyjątku. Gdyby było inaczej, to tam na Golgocie w środku stał krzyż Chrystusa, na którym on cierpiał. Po lewej i prawej stronie byli łotrzy. Gdyby miłosierdzie Boże rozlewało się z wyjątkami, to ten łotr, który był wielokrotnym bandytą, nie miałby szansy na nawrócenie, na to, by stać się świętym. On poprosił o łaskę przebaczenia, będąc bandytą. Poprosił o łaskę przebaczenia i ją uzyskał od Chrystusa. I z tego źródła miłosierdzia zaczerpnął papież, dając możliwość korzystania z Komunii Świętej również tym, którym życie się bardzo skomplikowało, którzy pewnie chcieliby żyć dalej w normalnym układzie sakramentalnym, ale życie się poukładało inaczej. I tylko w tym przypadku można mówić o tym dobrodziejstwie skorzystania z Amoris Laetitia, z zapisów tej adhortacji dla tych, którzy o to proszą. Tu nie ma żadnego automatyzmu, czyli nie ma tak, że ktoś wejdzie do świątyni czy do kaplicy i powie: a ja żyję bez ślubu kościelnego, bo go nie wziąłem, bo mi jest tak wygodnie, jestem w związku partnerskim, żyję ze swoją partnerką, nie mam żadnych przeszkód kanonicznych, ale nie wzięliśmy ślubu kościelnego, bo mi jest tak wygodnie, ale jest Komunia Święta, pierwsza komunia mojej siostrzenicy, więc no wypadałoby, bym poszedł do komunii, więc pójdę. Nie, nie, tutaj dla takich osób skrótów żadnych, ani żadnych furtek, jak chcecie, tak nazywajcie, nie będzie, nie było i nie ma. Jedynym dobrodziejstwem są te osoby, którym życie się bardzo skomplikowało, które są nadal religijne, chcą żyć blisko Pana Boga i które po rozeznaniu uzyskanym przez proboszcza, który zaświadcza, jak gdyby za nich przed biskupem, mogą przyjmować Komunię Świętą. Czy więc jest prawdą, następne pytanie, że wszyscy żyjący bez ślubu kościelnego i wszyscy rozwodnicy mogą przyjmować Komunię Świętą? Nie. Tego nie zezwala papież w tym dokumencie Amoris Laetitia. Jak również nie zezwalamy na taki liberalizm w naszej wspólnocie. Pomagamy wiernym, którzy o to proszą, ale tylko tam, gdzie ta pomoc jest możliwa. Jeszcze raz powtarzam, nie ma tu żadnego automatyzmu. Chrystus, wracając do tego przykładu, wisząc pomiędzy dwoma łotrami, zauważcie, wybaczył tylko jednemu, temu, który prosił. Ten drugi nie poprosił o przebaczenie, szydził z Jezusa, nie uzyskał od Chrystusa przebaczenia. Może to jest zbyt mocny przykład i odniesienie do tego, czego dotyczy nasz dzisiejszy temat, bo z pewnością ludzie żyjący w drugim związku niesakramentalnym nie są bandytami, nie są łotrami. Ale celowo użyłem bardzo mocnego
przykładu, aby pokazać jaskrawość tego daru łaski, który otrzymujemy przy tej okazji. Nie będzie więc mowy o zgodzie na komunię świętą w sytuacji, kiedy przyjdzie para żyjąca w związku partnerskim. Jeszcze raz powtarzam. Powtarzam to po to, ponieważ zdarzają się sytuacje, nie dalej jak w tamtym tygodniu ktoś dzwoni i mówi, że chce zawrzeć związek małżeński w naszej wspólnocie, bo wspólnota mu się podoba, a ktoś, jeden ze znajomych kapłanów powiedział, że u nas to można tak to właśnie, taki związek uzyskać. Po pięciu zdaniach okazuje się, że ona jest wolna, a on jest po rozwodzie. Ja w tym momencie mówię, że jest mi bardzo przykro, ale to będzie niemożliwe. Nie da się zawrzeć związku małżeńskiego, jeżeli ktoś ma przeszkodę kanoniczną. Jakież było ogromne zdziwienie, bo ktoś im powiedział, że tutaj można tak trochę na łatwiznę i na skróty. Katolicki Kościół Narodowy, jeszcze raz powtarzam to, co mówiłem przed tygodniem, nie jest kościołem skrótów. Jesteśmy posłuszni doktrynalnie wobec Piotra i nauczania doktrynalnego i dogmatycznego, które przyjmujemy jako katolicy. Odrębni w tym, o czym mówiłem, czyli w dyscyplinie duchowieństwa, natomiast dbamy o depozyt wiary. Dlatego też wypełniając w duchu posłuszeństwa to, co mówi Piotr naszych czasów, dopuszczamy do łaski komunii świętej tych, którzy o to proszą, mając taką skomplikowaną sytuację życiową, ale wtedy i tylko wtedy, jeżeli po obserwacji widzimy, że to, o czym mówią, jest prawdziwe. Siostry i bracia, małżeństwo raz ważnie zawarte jest nierozerwalne aż do śmierci. Warto sobie to zapamiętać, szczególnie wy, nasi młodzi przyjaciele. Kościół może orzec tylko o nieważności węzła małżeńskiego, jeśli udowodni się, że w chwili jego zawarcia wystąpiły przeszkody, które sprawiają, że wypowiedziana przysięga nie ma mocy węzła. To tak trochę prawnie, może bardzo prawnie brzmi, ale nie znajduje jakiegoś łatwiejszego wyjaśnienia. Nigdy nie było, nie ma i nie będzie rozwodu w Kościele. To następna teza, którą warto zapamiętać z dzisiejszej katechezy. Komunię świętą mogą przyjmować również osoby, które żyją w drugim związku małżeńskim, o ile nie mogą zawrzeć sakramentalnego związku małżeńskiego, bo mają przeszkodę kanoniczną, o ile kapłan po indywidualnym rozeznaniu ich osobistego, duchowego dramatu uzyska od biskupa zgodę, aby mogli korzystać z tego najcenniejszego z darów i lekarstw, jakim jest komunia święta. Nic nie dzieje się automatycznie. Moi drodzy, to jest strefa ogromnie delikatna, strefa naszej duchowości, wrażliwa. Dlatego żadne ludzkie zarządzenie nie może nas narazić na ten szwank w relacji między Panem Bogiem i nami. Kościół, idąc za Chrystusem, stara się odczytywać wolę Pana Boga i być w tym dzieleniu miłosierdzia tak samo miłosierny, jak tego chce Pan. Ale to nie może nas doprowadzić do zrelatywizowania zasad, które sprowadzają się do takiego krótkiego stwierdzenia rób ta, co chce ta, czego efektem jest później takie czy inne zachowanie. Dlatego też mam świadomość, że dzisiejsza katecheza może wywołać jeszcze pewne wątpliwości, pewne pytania. Pytajcie o to, piszcie, proszę. Wyjaśnię to, czego dzisiaj mi się nie udało, bo mam pełną świadomość ogromnego ciężaru gatunkowego, tego, o czym mówię, jak również tego ciężaru gatunkowego, że tak naprawdę w Polsce jesteśmy wśród katolików tą jedyną wspólnotą katolicką, która przyjęła do realizacji w pełni patrz ordynację apostolską papieża Franciszka
tę adhortację Amoris Laetitia, o miłości miłosiernej, wybaczającej, dającej człowiekowi szansę na to, by mógł korzystać z wszystkich darów sakramentalnych, które pozostawił nam Pan. Za tydzień, jeżeli Pan pozwoli, pochylę się nad trzecim elementem tego zapytania sprzed tygodnia, nad zmianami w modlitwie Ojcze Nasz. No chyba, że się okaże, że jeszcze będzie konieczność dopowiedzenia tutaj do tego tematu, to oczywiście się do tego również odniosę.